fatalnym początku 2024 roku i dwóch wysokich porażkach Radomianie w ostatnich tygodniach prezentują się już zdecydowanie lepiej. W dwóch ostatnich spotkaniach piłkarze Radomiaka Radom zdobyli komplet punktów, pokonując Stal Mielec i Piasta Gliwice. Teraz przed podopiecznymi Macieja Kędziorka niezwykle trudne zadanie, bo do Radomia przyjedzie lider tabeli, czyli Jagiellonia Białystok. Ekipa z Podlasia w ostatniej kolejce pokonała drugi w tabeli Śląsk Wrocław. Początek spotkania o godzinie 15 w sobotę, 16 marca przy Struga 63. Relacja na żywo z tego starcia na antenie Radia Rekord oraz na portalu cozadzień.pl.